Teraz poznasz Izajasza. Bóg właśnie go wybrał na swojego posłańca i powierzył mu specjalne zadanie. Izajasz oznajmi ludziom z narodu izraelskiego, jakie Bóg ma dla nich rozkazy i co mają czynić. Dlatego Izajasz otrzymał tytuł proroka. Zapamiętaj to słowo – prorok. Ludzie są bardzo niedobrzy, czynią złe rzeczy, które nie podobają się Bogu. Izajasz z rozkazu Boga ma więc ich powstrzymywać. Jeśli go nie posłuchają i nadal będą czynić źle, Bóg ukaże ich. Zniszczy kraj, spali ich miasta i domy. Boga to smuci, że jego naród źle postępuje. Dlatego posłał Izajasza, żeby ich napomniał i pokazał, jak mają żyć i postępować. Jak ogromna jest miłość Pana Boga, że zsyła Izajasza, aby nam pomógł. Kim jest Izajasz? W jakiej sprawie Bóg go posłał? Do zobaczenia w kolejnej Biblii dla najmłodszych.